Pochewka na nóż ze skóry naturalnej. Cześć, z tej strony Paweł ze sklepu Craftpoint. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam krok po kroku, jak wykonać pochewkę na nóż ze skóry naturalnej. Pierwszym elementem, który będzie potrzebny, to projekt. Najlepiej wykonać go z papieru, aby ostatecznie nie marnować materiału, jakim jest skóra, i mieć pewność, że wykonana pochewka będzie pasować i wszystko będzie dokładnie tak, jak wcześniej sobie zaplanowaliśmy. Do wykonania projektu warto użyć papieru o wyższej gramaturze, aby wygodnie móc odrysować go na skórze. Kartkę musimy podzielić na dwie części, rysując linię po środku. Tutaj wspomogę się ekierką, aby linia była równa. I to będzie nasz środek pochewki. Wzorów pochewki może być naprawdę wiele i tu po prostu zależy ostateczny projekt od naszej kreatywności. Natomiast my wykonamy w dzisiejszym odcinku standardowy łuk, czyli po prostu najbardziej klasyczną pochewkę, jaka tylko może być. Natomiast jest ona bardzo funkcjonalna i wygląda naprawdę świetnie. Do linii dokładamy nasz nóż i staramy się go obrysować. Kiedy obrys jest gotowy, dokładamy około 1 cm, tak aby było wystarczająco miejsca na szew i na zabezpieczenie ze skóry, które będziemy wszywać, aby po prostu nóż w przyszłości nie przeciął szwu. Jeśli linię mamy już wyznaczoną, teraz przyszedł czas na wyznaczenie ostatecznego kształtu pochewki. Więc tutaj po prostu musimy odrysować ten łuk, zachowując wolne miejsce, które wyznaczyliśmy poprzednio. Myślę, że tak będzie w miarę ok. Jeszcze poprawimy, aby wszystko było dobrze widoczne. A na samej górze zrobimy jeszcze takie delikatne wcięcie, które będzie nam ułatwiało wyciągnięcie noża z pochewki. Kiedy połowa projektu jest już naszkicowana, możemy zgiąć kartkę wzdłuż wyznaczonej linii. Posłużę się tu ekierką i dodatkową linijką. Zaginamy po wyznaczonej linii. I teraz w drugą stronę. I możemy przystąpić do wycinania nożyczkami. Tak zgięty projekt po wyznaczonej linii wycinam nożyczkami. Do góry i jeszcze nasze cięcie, które zostanie troszkę poszerzone. I po rozłożeniu mamy wstępny projekt pochewki. Aby góra była bardziej zaokrąglona, tutaj jeszcze wyrównamy sobie nasz projekt, aby schodził do dołu. I mamy gotowy po obu stronach. Konieczny będzie jeszcze jeden projekt papierowy, a mianowicie uchwyt, za który pochewka będzie mocowana do paska. Popularne są również projekty pochewek, które składają się z jednego kawałka skóry i w tym wypadku uchwyt mocujący do paska wycinany jest dodatkowo z jednego kawałka skóry, natomiast trzeba go później zawinąć i zszyć z tyłu, więc od przodu pochewki zamiast ładnej skóry mamy po prostu mizdrę i według mnie odejmuje to troszkę uroku naszej pochewce, także zawsze jeśli robię pochewki na nóż, no po prostu uchwyt do paska tworzę z dodatkowego kawałka skóry, który ostatecznie przyszywam do głównego projektu. W przypadku uchwytu z zaokrąglonym mocowaniem do pochwy wspomożemy się prostym narzędziem ze sklepu kreślarskiego. Jest to linijka z różnego rozmiaru okręgami do odrysowania. Na samym początku, tak jak poprzednio, rysujemy
linię przy pomocy ekierki, która będzie naszą linią zgięcia. Według tej linii od razu możemy sobie zgiąć kartkę. Położyć w poziomie. Następnie bierzemy naszą linijkę z okręgami i szukamy właściwego okręgu, od którego będzie się zaczynać od samej góry nasz uchwyt. Według mnie ten numer będzie idealny i odrysowujemy sobie pierwsze koło. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie środka. Tutaj mamy 26 mm, czyli 13 mniej więcej to jest środek. I rysujemy sobie w dół linię pomocniczą. Teraz wracamy do naszej linijki z okręgami i po prostu niżej rysujemy sobie, dobierając odpowiedni spad, mniejszy jeden okrąg. I później to samo, tutaj myślę, że już ten będzie odpowiedni. Następnie łączymy je ze sobą po ich krawędziach. Z obu stron. I wstępnie mamy kształt gotowy. Następnie wycinamy tak jak poprzedni projekt. Po wycięciu rozkładamy i mamy projekt gotowy. Czas więc przejść do odrysowania projektu na skórze. Według mnie skóra o grubości 3,5 mm jest wystarczająca dla większości przypadków noży. Bierzemy taką skórę i przechodzimy do odrysowania projektu, który kolejno będziemy wycinać. W celu odrysowania projektu kładziemy go na skórze. Możemy go po prostu przytrzymać lub z odważnikami zabezpieczyć wzór przed przesuwaniem. Kolejne przy pomocy markera możemy odrysować wzór. Jego czarny kolor idealnie odbije się na jasnej skórze. Projekty są już odrysowane i za pomocą noża do skóry możemy przystąpić do ich wycinania zarówno głównej części, jak i uchwytu do paska. Najpierw wytniemy sobie zbędną dodatkową ilość skóry. Jak widzimy, oba elementy już są wycięte. Musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Musimy wycięć ze skóry element, który wkleimy w pochewkę w celu ochrony szwu przed przecięciem. Pamiętajmy, że jest to pochewka na nóż, więc ostre narzędzie będzie wielokrotnie wkładane i wyjmowane z ostrzem w stronę szwu. Dlatego prędzej czy później bez takiej wstawki doszłoby do sytuacji, w której nóż przetnie szwy. Odrysowujemy sobie więc bok pochewki na skórze. I za pomocą cyrkla traserskiego odmierzymy 1 cm odległości i to będzie po prostu nasza wstawka, przez którą będzie poprowadzony szew. Tak właśnie wygląda wstawka, którą wszyjemy i wkleimy w bok naszej głównej pochewki i będzie nam chroniła szew przed przecięciem.
W ten oto sposób jesteśmy już na etapie, w którym mamy wycięte wszystkie elementy potrzebne do zrobienia pochewki. Przechodzimy więc do kolejnego etapu. Pochewkę warto zszyć ze skóry, która ma dość sztywną strukturę. Jednak ta skóra musi być zgięta i zszyta ze sobą, więc żeby zmniejszyć naprężenie, które powstaje na jej grzbiecie, możemy przy pomocy French Skivera wyciąć rowek wzdłuż zgięcia, który ułatwi jej zgięcie i zniweluje naprężenie. Przykładamy French Skiver i po grzbiecie wycinamy nadmiar skóry. Ułatwi nam to i zgięcie. Na mocowaniu uchwytu do paska robimy tą samą rzecz. Nadszedł więc czas na pomalowanie naszej pochewki i nadanie jej właściwego koloru. W naszym sklepie posiadamy pełną paletę barw Pro Dye i Letter Dye, które nadają się idealnie do malowania właśnie skóry naturalnej. W tym przypadku posłużymy się farbą Pro Dye Black na boki, Pro Dye Chocolate, Pro Dye Light Brown i Pro Dye Show Brown. Pochewkę możemy wykonać poprzez malowanie jej na kolor jednolity lub cieniowany. Osobiście zdecydowanie bardziej wolę pokombinować i wykorzystać kilka kolorów, więc w tym przypadku wykonamy połączenie kolorów brązowych oraz boki w kolorze czarnym. Przy pomocy grubera wyznaczam sobie linię graniczącą pomiędzy kolorami czarnym oraz brązowym. Weźmy sobie tutaj około 1 cm. Przejeżdżam gruberem po wszystkich krawędziach i taki sam zabieg wykonuję na uchwycie mocowania do paska, aby całość ze sobą dobrze współgrała. Teraz możemy przejść do malowania. Środek pomaluję przy pomocy gąbki kolorem Spanish Brown, następnie Light Brown przy pomocy bawełnianej szmatki. Tego typu malowanie robimy w taki sposób, że do pojemnika nakładamy sobie małą ilość farby, moczymy dno i opuszczamy pod kątem. Wtedy farba nam spływa i zostaje nam jej znacznie mniej na dnie. Bierzemy gąbkę i delikatnie moczymy tylko same końcówki. Kolejno odbijamy w różnoraki sposób po całej powierzchni, uzyskując taki oto właśnie efekt. Teraz zmieniamy farbę na light brown. Również mieszamy tak, aby dno zebrało farbę. Upuszczamy ją na bok i szmatką bawełnianą dosłownie troszeczkę zbieramy z dna i staramy się wsmarowywać w skórę. Jest to sposób, który jest dość czasochłonny, natomiast daje naprawdę bardzo fajne efekty. Jest to jeden z rodzajów malowania, które warto wykorzystać i znać, tak aby nasze projekty ze skóry wyróżniały się spośród wszystkich innych. Malowanie w sposób niestandardowy pozwoli nam uzyskać wiele ciekawych efektów. Nasze projekty będą unikalne i wyróżniały się po prostu na rynku spośród innych. Nie trzeba tutaj dużo farby. Wystarczy na samą końcówkę do zamoczenia i wcieramy w skórę, nawet nierównomiernie, tak aby załapało nam jej oryginalny kolor i zmieniło na kolor farby, którą aplikujemy.
Po zakończeniu pierwszego etapu przejdziemy do drugiego, czyli do malowania boków na kolor czarny. Tutaj użyjemy dwóch narzędzi, przede wszystkim aplikatora wełnianego oraz mini pędzelka, który bardziej precyzyjnie pomoże nam wymalować samą krawędź skóry. Nabieramy kolor czarny na aplikator wełniany. Nie za dużo, aby też nie skapło nam gdzieś, gdzie nie chcemy, i zaczynamy malować krawędź. Po zakończeniu pracy aplikatorem wełnianym przechodzimy do precyzyjnego pędzelka, aby te jasne elementy już ostatecznie wykończyć. Do tego zadania przyda się farba przelana do kieliszka plastikowego. Pomoże nam to w precyzyjnym nałożeniu farby na pędzel. I takim małym pędzelkiem po prostu staramy się dojechać do samej krawędzi. Pozostało nam już tylko zająć się mizdrą. Ją też malujemy na kolor czarny. Jeśli mizdra tego wymaga, możemy ją również wypolerować przy pomocy tokonole. Na naszym kanale jest film, który przedstawia użycie tego środka. Natomiast w przypadku skóry, która jest tutaj użyta, jak i skór dostępnych w naszym sklepie, zazwyczaj mizdra jest dobrze wykończona i nie wymaga dodatkowego środka, jakim jest tokonole. Także wystarczy nam tutaj farba czarna, na aplikator wełniany i malujemy. Dotarliśmy już do momentu, gdzie mamy oba kawałki skóry przygotowane, zarówno od strony lica, jak i mizdry. Kolejnym etapem będzie przyszycie uchwytu na pasek, ponieważ w późniejszym etapie, gdy główną część pochewki skleimy, nie będziemy mieć już możliwości jej przyszycia. Należy pamiętać, że gdy chcemy robić pochwę na prawą stronę paska, przyszywamy uchwyt po jej lewej stronie. Natomiast jeśli chcemy zrobić pochewkę na lewą stronę pasa, przyszywamy uchwyt po prawej stronie pochewki. Przed przyszyciem uchwytu do paska musimy wykończyć jego krawędzie, ponieważ później będzie nam to ciężko zrobić. Korzystamy tutaj z Edge Bevelera i fazujemy krawędź. Na sfazowane krawędzie nakładamy tokonole. Ładnie rozprowadzamy. Kolejno polerujemy przy pomocy wood slickera. Na naszym kanale znajdują się filmy, które przedstawiają wykorzystanie wood slickera, a także cały proces wykończenia krawędzi skóry. Także zapraszamy do oglądania. Na pewno znajdziecie tam wiele tipów i porad, które przydadzą się w tworzeniu własnych produktów ze skóry. Nadszedł czas na wybicie dziur i przyszycie uchwytu do paska do pochwy. W tym celu wyznaczamy sobie najpierw linię podszew przy pomocy cyrkla traserskiego, tak aby była ona na środku czarnego pola. Możemy to zrobić przy pomocy cyrkla traserskiego, wybijaków czy suwmiarki. Kolejno wyznaczymy dziury podszew. Ja użyję cyrkla traserskiego. Mam go ustawionego na 3 mm, więc po prostu po wyznaczonym wcześniej wyznaczonej linii odbiję sobie po prostu dziury, które kolejno będą wybite
przypadku dziur do pochewki wspomożemy się mini szlifierką z wiertłem 1,5 mm i nią wykonamy niezbędne otwory. Najpierw na podkładce zajmujemy się samym paskiem, samym mocowaniem do paska, a ostatecznie będziemy wiercić dziury w docelowym kawałku pochewki. Kolejny etap to przymierzenie uchwytu do pochewki. Staramy się prosto i na samym środku umieścić uchwyt, tak aby końcowo nóż wisiał w pionowej pozycji. Myślę, że mniej więcej tutaj będzie ok. Prostujemy, przytrzymujemy spód. I przy pomocy szydła zaznaczamy sobie wywiercone wcześniej dziury. Możemy przystąpić do ich wywiercenia. Po przygotowaniu dziur po trzech wystarczy, że przyszyjemy uchwyt do paska, do właściwego kawałka skóry. Jeśli chodzi o proces szycia, to filmik na temat szycia na dwie igły dostępny jest na naszym kanale, także zapraszamy tam, jeśli chcecie wiedzieć, w jaki sposób po prostu się szyje. Po przyszyciu uchwytu nadszedł czas na sklejenie pochewki. Użyjemy tutaj popularnego butabrenu. Elementy klejone możemy poszarpać przy użyciu specjalnego narzędzia, które jest przeznaczone właśnie do tego, aby elementy poszarpać i aby lepiej się kleiły ze sobą między warstwami. W celu idealnego nałożenia kleju oraz poszarpania mizdry użyjemy cyrkla traserskiego. Ustawiam go na 1 cm szerokości i wyznaczam sobie linię mniej więcej tak, aby wiedzieć, gdzie położyć klej. Z jednej i z drugiej strony. Kolejno szarpiemy wyznaczony obszar, tak aby klej lepiej w tym miejscu łączył z następnymi elementami. Po przygotowaniu krawędzi nakładamy klej na każdą część osobno. Zamkniemy i kawałkiem jakiegoś odpadu skóry rozprowadzimy klej po całej wymaganej szerokości. Pamiętajmy, że kleje typu butapren najlepiej kleją, kiedy są już wyschnięte na danej powierzchni. Możemy po nałożeniu oczywiście poczekać do wyschnięcia lub użyć opalarki, aby przyspieszyć proces. Po sklejeniu obu części należy pozostawić klej na minimum 20 minut. Najlepszym rozwiązaniem, aby przytrzymać wszystkie części, jest użycie po prostu biurowych spinaczy. Natomiast należy pamiętać, aby zabezpieczyć skórę kolejną warstwą skóry, tak aby spinacz biurowy nie odbił się na właściwej części pochewki. W ten oto sposób działamy po całej długości.
ten oto sposób pozostawiamy pochewkę do wyschnięcia na około 20 minut i już po tym czasie będziemy mogli przystąpić do szlifowania krawędzi. Wcześniejsze szycie byłoby błędem, ponieważ przy szlifowaniu możemy sprawić, że odstępy będą nierówne. Wyrównanie krawędzi bocznej możemy przeprowadzić ręcznie przy pomocy papierów ściernych lub trzpienia w szlifierce czy także wiertarce stołowej. Gdy nasza krawędź jest już płaska i dobrze wyrównana, fasujemy jej krawędzie edge bevelerem, a następnym krokiem będzie malowanie krawędzi, którą właśnie starliśmy oraz sfasowaliśmy edge bevelerem. Krawędź jest wstępnie przygotowana, więc możemy przejść do szycia. Pierwszym krokiem jest wyznaczenie linii podszew. Sprawdzamy dokładnie szerokość naszego czarnego pasa i linię podszew prowadzimy cyrklem traserskim po samym jej środku. Kolejny etap to wyznaczenie dziur podszew. Możemy je to zrobić cyrklem traserskim, czy suwmiarką, a także wybijakami. Natomiast w pozostałych naszych filmach zostały przedstawione pozostałe sposoby, więc tym razem użyję cyrkla traserskiego i wyznaczę nim dziury, po których ostatecznie będziemy wiercić dziury podszew. Dziury podszew ponownie wywiercimy przy pomocy mini szlifierki i wiertłem 1,5 mm. Układamy wiertło pod kątem 90 stopni do projektu i rozpoczynamy przeszywanie naszej pochewki. Do przeszycia takiej pochewki wykorzystujemy włoską nić SLAM 1.0. Jest to nić woskowana. Na naszym kanale znajdują się filmy odnośnie szycia na dwie igły, także zapraszamy tam wszystkie osoby, które do tej pory nie miały styczności z szyciem. Natomiast my zabieramy się za szycie i pokażemy efekt końcowy. Po zakończeniu szycia musimy wykończyć krawędź pochewki. Na temat wykończenia krawędzi skóry mamy osobną serię filmów, jak wcześniej wspomniałem, także odsyłam do serii tych filmów. Natomiast teraz kładziemy tokonole na krawędź skóry. Używamy wood slickera, jednak jako że pochewka jest dość gruba, używamy trzpienia i po prostu polerujemy. Kolejnym krokiem będzie zastosowanie olejku pytkowego, który odżywi skórę po malowaniu. Możemy nakładać go po prostu aplikatorem wełnianym. Należy pamiętać, że olej kopytkowy troszkę nam przyciemni kolor skóry, dlatego też podczas malowania i doboru kolorów musimy zdawać sobie z tego sprawę, że ostatecznie kolor będzie ciemniejszy. Ostatnim krokiem będzie nałożenie balsamu, w tym wypadku będzie to balsam palc. Nada on elastyczności skórze, a także zapewni jej wodoodporność. Wystarczy własnym palcem nabrać troszkę balsamu i rozpocząć wcieranie w skórę. Thank you.
Po zakończeniu całej pochewki odczekamy kilka minut, aż balsam się wchłonie i wypolerujemy go bawełnianą szczotką. Po takim procesie przyszedł czas na sprawdzenie pochewki i czy nóż mieści się w niej odpowiednio. Jak widzimy, nóż w żaden sposób nie wypada, natomiast możemy go wyciągnąć. Jak widzimy, bardzo istotne jest przygotowanie początkowe projektu z papieru, aby w tym momencie nie być zawiedzionym i nie spotkać się z sytuacją, w której nóż nie będzie pasował do pochewki. Teraz już wiecie, jak wykonać własnoręcznie pochewkę do noża ze skóry naturalnej. Wszystkie akcesoria, które zostały wykorzystane w filmie, jak i chemia, są dostępne w naszym sklepie craft.com, do którego serdecznie zapraszam. Zapraszam również do subskrybowania naszego kanału oraz oglądania innych filmów, na których przedstawiamy przeróżne tipy i wskazówki dotyczące kaletnictwa i wykonywania produktów ze skóry naturalnej. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!